Potrafisz już wykonywać działania, w których występują wyłącznie ułamki zwykłe lub liczby dziesiętne. A co zrobić w sytuacji, gdy w jednym działaniu będą występowały oba typy ułamków? Zaraz pokażę Ci, jak radzić sobie z takimi przypadkami. Pierwszym naszym zadaniem w tej lekcji jest obliczenie wartości tego wyrażenia. Mamy tutaj iloczyn dwóch nawiasów. Nawias po lewej jest podniesiony do potęgi drugiej, a nawias po prawej do potęgi trzeciej. W pierwszym nawiasie mamy sumę ułamka zwykłego oraz liczby dziesiętnej, a w drugim różnicę liczby dziesiętnej oraz ułamka zwykłego. Aby obliczyć wartość całego wyrażenia, musimy najpierw obliczyć wartość wyrażeń w nawiasach. Następnie wartość tego wyrażenia podniesiemy do potęgi drugiej i wartość tego wyrażenia podniesiemy do potęgi trzeciej. Na końcu pomnożymy wyniki potęgowań. Jak już powiedziałem, zaczniemy od obliczenia wyrażeń w nawiasach. Tutaj mamy 3 czwarte dodać 25. Potrafisz już zamieniać ułamki zwykłe na liczby dziesiętne i odwrotnie. Pamiętaj, że nie każdy ułamek zwykły da się zapisać w postaci liczby dziesiętnej. Jednakże każdą liczbę dziesiętną da się zapisać w postaci ułamka zwykłego. W tym przypadku możemy dokonać obu zamian. Spójrz teraz na drugie wyrażenie. Tutaj mamy liczbę dziesiętną, a tutaj ułamek zwykły. Tutaj również da się dokonać obu zamian. To wyrażenie da się obliczyć kilkoma różnymi sposobami. Zaczniemy od zamiany liczb dziesiętnych na ułamki zwykłe. 25 to inaczej ułamek zwykły o liczniku równym 25 i mianowniku równym 100. Zwróć uwagę, że mianownikiem tego ułamka jest liczba 4. Gdy podzielimy licznik i mianownik tego ułamka przez 25, to otrzymamy ułamek 1 czwarta. Zamieniamy teraz 25 na 1 czwartą. Co otrzymamy? Otwieramy nawias. W nawiasie zapisujemy 3 czwarte, dodać 1 czwarta. Zamykamy nawias i ten nawias podnosimy do potęgi drugiej. Obok przepisuję symbol iloczynu. Teraz spójrz na tę liczbę dziesiętną. 2,4 to inaczej liczba mieszana, która ma dwie całe, a w części ułamkowej ma ułamek 40. Zwróć uwagę, że ten ułamek ma w mianowniku liczbę 5. Jeśli skrócimy część ułamkową, dzieląc licznik i mianownik przez 2, to otrzymamy w części ułamkowej ułamek 2 piąte. 2,4 zastąpimy teraz liczbą mieszaną 2,2 piąte. Otwieramy więc nawias. Zapisujemy 2 całe i 2 piąte i od tego odejmujemy 2 piąte. Zamykamy nawias i podnosimy go do potęgi trzeciej. Gdy liczby dziesiętne dodajemy lub odejmujemy od ułamków zwykłych, warto zapisać je w taki sposób, aby po zamianie ułamek miał taki sam mianownik jak ułamki, które do nich dodajemy lub odejmujemy. Zobacz. Tutaj mamy 3 czwarte dodać 1 czwarta, a tutaj 2 i 2 piąte odjąć 2 piąte. Zauważ, że wygodnie będzie nam obliczać tę sumę, ponieważ mamy tutaj takie same mianowniki. Również w tym odejmowaniu mamy w ułamkach takie same mianowniki. To działanie również wykonamy bez problemów. Przejdźmy zatem do obliczeń. 3 czwarte dodać 1 czwarta to 4 czwarte, a to jest to samo, co 1. Wartość wyrażenia w nawiasie, czyli liczbę 1 podnosimy do potęgi drugiej. Obok zapisuję symbol iloczynu. 2 całe i 2 piąte odjąć. 2 piąte to 2. Liczbę 2 podniesiemy do potęgi trzeciej. Zapiszę to w tym miejscu. 2 do potęgi trzeciej. Teraz najpierw wykonamy potęgowanie, a dopiero później mnożenie. 1 do potęgi drugiej to 1. 2 do potęgi trzeciej to 8. Otrzymujemy 1 razy 8. A ile to jest 1 razy 8? 8. Wartość tego wyrażenia wynosi 8. Teraz przyszedł czas na zadanie dla Ciebie. Spróbuj samodzielnie obliczyć wartość tego wyrażenia zamieniając ułamki zwykłe na liczby dziesiętne. Zaczynamy od zamiany ułamków zwykłych na liczby dziesiętne. 3 czwarte to jest to samo co 75. Zapisujemy więc nawias 75 dodać 25. Setnych. Zamykamy nawias i ten nawias podnosimy do potęgi drugiej. Obok zapisuję jeszcze symbol iloczynu. Dwie piąte to inaczej cztery dziesiąte. Otwieramy nawias przepisujemy 2 całe i cztery dziesiąte i od tego odejmujemy cztery dziesiąte. Zamykamy nawias i podnosimy go do potęgi trzeciej. Liczymy dalej. 75 setnych dodać 25 setnych to 1. Otrzymujemy 1 do potęgi drugiej. Obok zapisuję symbol mnożenia. 2 i 40 odjąć 40 to 2. Otrzymujemy 2 do potęgi trzeciej. 1 do potęgi drugiej to 1, a 2 do potęgi trzeciej to 8. Otrzymujemy 1 razy 8, a wiesz, że to jest to samo co 8. Widzisz, że otrzymaliśmy taki sam wynik. Pokażę Ci jeszcze jeden sposób, jak możemy obliczyć wartość tego wyrażenia. Tym razem w tym nawiasie zamienimy liczbę dziesiętną na ułamek zwykły, a w tym nawiasie ułamek zwykły na liczbę dziesiętną. Zamieniamy tę liczbę dziesiętną na 1 czwartą. Teraz ten ułamek zamienimy na liczbę dziesiętną. 2 piąte to jest to samo co 4 dziesiąte. 3 czwarte dodać 1 czwarta to 1. Liczbę 1 podnosimy do potęgi drugiej. 2,4 odjąć 4 to 2. Liczbę 2 podnosimy do potęgi trzeciej. 1 do potęgi drugiej mnożymy przez 2 do potęgi trzeciej. 1 do potęgi drugiej to 1, a 2 do potęgi trzeciej to 8. Otrzymujemy 1 razy 8, a to jest to samo co 8. Widzisz więc, że do poprawnego wyniku można dojść kilkoma sposobami. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć wartość tego wyrażenia. Spójrzmy, co tutaj mamy. W nawiasie 1 i 1, druga odjąć 30, i ten nawias podnosimy do potęgi drugiej. Wynik tego potęgowania następnie będziemy musieli podzielić przez 2 dziesiąte. Z doświadczenia wiem, że dzielenie przez liczby dziesiętne nie należy do najprostszych. Właśnie dlatego pozamieniam te liczby dziesiętne na ułamki zwykłe. Zacznijmy od otwarcia nawiasu i przepisania jednej i jednej drugiej. Od tego odejmujemy 30, dziesiąte, a to jest to samo co ułamek o liczniku 3 i mianowniku 10. Zamykamy nawias i podnosimy go do kwadratu. Dzielimy go przez dwie dziesiąte, czyli przez ułamek o liczniku 2 i mianowniku 10. Aby wykonać to odejmowanie, muszę sprowadzić część ułamkową tej liczby mieszanej do ułamka o mianowniku 10. 1 druga to inaczej 5 dziesiątych. Otrzymuję 1, całą i 5 /10. Od tego odejmujemy 3 dziesiąte. Całą resztę przepisujemy. 1 i 5 odjąć w 3 dziesiąte to inaczej 1 i 2 Tę liczbę podnosimy do kwadratu. Musimy umieścić ją więc w nawiasie. Wynik tego potęgowania podzielimy przez 2 /10. Aby podnieść liczbę mieszaną do kwadratu najpierw zamienimy ją na ułamek niewłaściwy. 1 i 2 to inaczej 12 dziesiątych. 12 dziesiątych podniesiemy do potęgi drugiej. Wynik tego potęgowania podzielimy przez 2 /10. 12 /10 do potęgi drugiej to 144 setne. Tę liczbę dzielimy przez 2 czyli mnożymy ją przez odwrotność tego ułamka. Odwrotnością 2 jest ułamek 10 drugich. Teraz skracamy na krzyż. Te dwie liczby podzielą się przez 10. 10 podzielić przez 10 to 1, a 100 podzielić przez 10 to 10. Teraz skrócimy te dwie liczby. Obie dzielą się przez 2. 2 podzielić przez 2 to 1, a 144 podzielić przez 2 to 72. 72 razy 1 to 72, a 10 razy 1 to 10. Otrzymujemy 72 dziesiąte. Tę liczbę możemy zapisać na wiele różnych sposobów. Możemy ją skrócić albo zapisać w postaci liczby dziesiętnej. Wybieramy to drugie. 72 dziesiąte to inaczej 7,2. Na razie zapisaliśmy ten ułamek w postaci liczby mieszanej. 7,2 to inaczej 7,2. To jest poprawny wynik. Jeśli Twoje obliczenia są inne, ale wynik jest ten sam, to opisz swoje obliczenia w komentarzu. Zanim wykonasz działania na liczbach dziesiętnych i ułamkach zwykłych, musisz zdecydować, czy liczby dziesiętne zamienić na ułamki zwykłe, czy ułamki zwykłe zamienić na liczby dziesiętne. Pamiętaj, że każdą liczbę dziesiętną możesz zapisać w postaci ułamka zwykłego. Niestety nie każdy ułamek zwykły możesz zapisać za pomocą liczby dziesiętnej. Ta playlista dotyczy przekształcania ułamków. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv Jeśli lubisz, zasubskrybuj.